Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo. Tym bardziej, że te wspomnienia, które tu już padły, powodują, że trochę mnie przytykam. Ale to dlatego, że to jest właśnie wspomnienie. Może małe sprostowanie, nie w 83, tylko w 82 zostałem mianowany do dyrektora. Byłem jednocześnie dyrektorem szkoły nr 1 na Ostrogu i nadzorowałem budowę tej właśnie pięknej szkoły. A w ogóle ta szkoła powstała dlatego, że zaczynało brakować miejsc w szkołach okolicznych. Powstawały osiedla na Katowickiej, wzdłuż Słowackiego, tam, gdzie dzisiaj mówi się, że jest to osiedle Hetmańskie. Zamieszkiwali młodzi ludzie, gdzie dzieci przybywały, a miejsc w placówkach oświatowych brakowało. I dlatego ta szkoła powstawała z myślą o tym, żeby zapewnić tym, że dzieciom, przyszłym uczniom miejsca w tej szkole. No i muszę powiedzieć, że w 83 roku, kiedy ruszaliśmy z nauką w tej szkole, wcześniej działy się różne rzeczy. Bo trzeba było tą szkołę wyposażyć, a więc kupić meble, wyposażenie do biblioteki, do kuchni, stołówki i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że w tym czasie, w 82 roku, był jeszcze stan wojenny. Stan wojenny w 82 roku został zawieszony w lipcu, a w 83 dopiero został odwołany. Więc w lipcu 83 roku został stan odwołany i myśmy ruszali już, jak to się mówi, w wolnej Polsce. Ale żeby ruszyć w tej wolnej Polsce, trzeba było tą szkołę wyposażyć. Owszem, pieniądze były na to, żeby zakupić wyposażenie, ale brakowało wszystkiego. Pamiętacie? Ci, którzy są starsi, pamiętają stan wojenny, gdzie w sklepach były tylko na półkach był ocet. I kartki, które też nie zawsze były realizowane. I tak było właśnie też z wyposażeniem szkół. Owszem, Radziwórz, jako że był i jest w województwie śląskim, to był przypisany do Kalibnika, gdzie mieściła się jednostka, która wyposażała placówki oświatowe w 2003. I okazało się, że gdy pojechałem do tego Kalibnika w 1992 roku, to okazało się, że niestety żadnego sprzętu, żadnego stołu, żadnego krzeseł, nic nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie. No i co robić? Szkoła musi ruszyć za rok. No i wtedy sięgnąłem gdzieś tam w komórkach moich, pamięci się zatkliła taka iskierka, że przecież ja jeszcze mam znajomych z byłego województwa opolskiego, gdzie jest Centrum Zaopatrzenia Szkół w Opolu i tam mam znajomych. Więc trzeba było więc właśnie korzystać z tą sytuację. Chcę wam powiedzieć, że całe wyposażenie tej szkoły pochodzi właśnie z Centrum Zaopatrzenia Szkół z Opolu. Szły transporty, ławki, stoły, krzesła. I gdy 1 września 1983 roku, po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, które się odbywało naprzeciwko partykom, gdzie utworzyliśmy salę dla nauczania pociągowego, po zakończeniu tej uroczystości poprosiłem moich koleżanki i kolegów nauczycieli,
żeby zaczęli ten swoje sale wyposażać. I mogą dzisiaj tu powiedzieć, że rzeczywiście wszyscy wnosili stoły, krzesła, książki do biblioteki, urządzały się sale. To tak gwoli przypomnienia, gwoli historii. I chcę wam powiedzieć, że ja z tą szkołą jestem związany nie tylko tym, że uruchamiałem i organizowaliśmy wszystko, że plan był kolegami, ale również cały czas śledzę, co się w tej szkole dzieje. I jestem przeszczęśliwy, że młodzież tej szkoły ma tyle osiągnięć i w sporcie, i w nauce. Przecież z tej szkoły się wywodzą olimpijczycy przedmiotowi. Wywodzą się mistrzowie i wicemistrzowie świata i Europy. To jest coś, co pozwala cieszyć się, a jednocześnie być dumny, że w tej właśnie szkole rozpoczynałem, a ci, którzy dzisiaj pracują, są kolaboratorami tego wszystkiego. I chciałbym życzyć wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcji, pracownikom administracji, żeby ta duma nie odstępowała, a jednocześnie żeby utrzymywała się i wzrastała. Wszystkiego dobrego.